Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie Grozy. Mikołaj Gogol, szynel. W departamencie. lepiej jednak nie wymieniać, w jakim departamencie. nie ma nic bardziej gniewliwego nad wszelkie departamenty, półki, kancelarie, słowem, wszelkiego rodzaju kasty urzędowe. Dziś już nawet pierwszy, lepszy człowiek prywatny uważa, że w jego osobie obrażone zostało całe społeczeństwo. Powiadają, że niedawno wpłynęło do władz podanie jakiegoś naczelnika policji, nie pamiętam już w jakim mieście, w którym to podaniu wykłada on dobitnie, że ustawy państwowe walą się, a jego święte imię wymawiane bywa całkiem po próżnicy. Na dowód czego załączył do podania ogromniasty tom jakiegoś utworu romantycznego, gdzie co 10 stron. Zjawia się naczelnik policji niekiedy nawet w stanie całkowicie nietrzeźwym. To też gwoli uniknięcia wszelkich nieprzyjemności, nazwijmy lepiej departament, o którym rzecz prowadzimy, pewnym departamentem. Otóż w pewnym departamencie służył pewien urzędnik. Urzędnik, o którym nie można powiedzieć, żeby się czymś wyróżniał. Niziutkiego wzrostu Nieco dziobaty, nieco ryżawy, nawet jak gdyby nieco przyślepy. Z niewielką łysinką nad czołem. Ze smarszczkami na obu policzkach i z cerą twarzy, jak to mówią, hemoroidalną. Co począć, winien jest klimat petersburski. Co się tyczy rangi, u nas bowiem przede wszystkim należy zacząć od rangi, był on tym, co się nazywa wiecznym radcą tytularnym. Dowoli, jak wiadomo, wykpionym i wyszydzonym przez różnych pisarzy, mających chwalebny zwyczaj napastowania tych, którzy się nie mogą odgryźć. Nazwisko urzędnika brzmiało Kamaszkin. Widać już z tego, że musiało niegdyś powstać od Kamasza. Kiedy to jednak i w jaki sposób nastąpiło, nic o tym nie wiadomo. I ojciec jego, i dziad, i nawet szwagier, i wszyscy jak jeden kamaszkinowie chodzili w butach, zmieniając tylko ze trzy razy do roku zalówki. Na imię miał Akakiusz. Być może wyda się ono czytelnikowi nieco dziwne i wyszukane, wolno jednakże zapewnić, że nie szukano go nigdzie, natomiast złożyły się tak same przez się okoliczności, że żadną miarą nie można mu było dać innego imienia. A stało się to mianowicie tak. Urodził się Akakiusz Kamaszkin jakoś na noc. O ile nas pamięć nie myli, z 20 na 23 marca. Nieboszczka matka jego, również żona urzędnika i bardzo poczciwa kobieta, postanowiła ochrzcić dziecko jak przystoi. Leżała jeszcze w łóżku na wprost drzwi, a po prawej jej ręce stał kum, zacności człowiek Iwan Iwanowicz Jeroszkin, referent z senatu oraz kuma żona naczelnika cyrkułu, niewiasta rzadkich cnót, Arina Siemionowna Białobryuszkowa. Położnicy dano do wyboru trzy imiona: Mokiusza, Sosiusza lub też męczennika Hozdazata. Nie, pomyślała nieboszczka imiona wszystkie jakieś takie, żeby jej dogodzić, otwarto kalendarz w innym miejscu. Wypadły znowu trzy imiona: Tryfiliusz, Duliusz i Barahasjusz. A to skaranie boskie, powiedziała nieboszczka, co za imiona? Doprawdy, nigdy w życiu nie słyszałam takich. Niechby jeszcze Baradat albo Baruch, ale Tryfiliusz? Barahasjusz? Odwrócono jeszcze kartę. Wypadł Pałzy Kachiusz i Bachtysiusz. Widzą, rzekła nieboszczka, że taki już jego los. A jeżeli tak, niech się lepiej nazywa tak samo jak ojciec. Ojciec, Akakiusz, niech i syn będzie Akakiusz. W taki sposób powstał Akakiusz, Akakiuszowicz, Kamaszkin. Dziecko szczono. Czy tak zapłakało i zrobiło grymas, jak gdyby przeczuwało, że będzie z niego radca tytularny. Oto więc, w jaki sposób wszystko to się stało. Przytoczyliśmy to w tym celu, żeby czytelnik sam mógł się przekonać, że wydarzyło się to z konieczności, i nadać innego imienia nijak nie było można. Kiedy i w jakich okolicznościach pan Akakius? Wstąpił do Departamentu i kto go tam urządził, tego nikt nie pamięta. Wielu się zmieniło dyrektorów i rozmaitych naczelników, a jego widziano wciąż na tym samym miejscu, na tym samym stanowisku, przy tych samych czynnościach, wciąż jako urzędnika od przepisywania. Tak, że wreszcie wszyscy byli pewni, iż Pan Akakiusz, znać, przyszedł już na świat w stanie... Całkowicie gotowym, w urzędniczym mundurze, z łysiną na głowie. W departamencie nie okazywano mu żadnego szacunku. Woźni nie tylko nie podnosili się ze stołków, kiedy przechodził, ale nawet nie patrzyli na niego, jak gdyby przez poczekalnię przelatywała zwykła mucha. Przełożeni traktowali go jakoś zimno, despotycznie. Byle jaki pomocnik referenta. Wtykał mu pod nos papiery, nie mówiąc nawet proszę przepisać, albo oto ciekawa, przyjemna korespondencyjka, lub coś równie miłego, jak to bywa w zwyczaju w eleganckich urzędach. I pan Akakiusz brał, spojrzawszy tylko na papier, nie patrząc, kto mu go podsunął i czy miał do tego prawo, brał i natychmiast przystępował do przepisywania. Młodzi urzędnicy wyśmiewali się z niego. I podżartowywali, ile im starczyło do wcipu kancelaryjnego. Opowiadali wobec niego najrozmaitsze, wymyślone o nim historie. O jego gospodyni, siedemdziesięcioletniej babie, mówili, że go bije. Pytali, kiedy się odbędzie ich wesele. Sypali mu na głowę papierki, nazywając to śniegiem. Ale pan Akakiusz nie odpowiadał na to ani słówkiem. Jak gdyby w ogóle nikogo przy nim nie było. Nie miało to nawet na jego pracę. Wśród wszystkich tych dokuczliwości nie robił ani jednego błędu w pisaniu. Dopiero gdy figiel był już całkiem nie do zniesienia, gdy trącano go w łokieś, przeszkadzając w pisaniu, szeptał: Przestańcie, czemu mnie krzywdzicie? I coś dziwnego brzmiało w jego słowach i w głosie, jakim je wypowiadał. Dawało się w nim słyszeć coś takiego, co budziło litość. Także pewien młodzieniec, od niedawna urzędujący, który za przykładem innych pozwolił sobie na drwiny z niego, stanął nagle jak przeszyty i od tej chwili wszystko jak gdyby przemieniło się dookoła niego, ukazało w innej postaci. Jakaś siła nadprzyrodzona odepchnęła go od kolegów, z którymi pozawierał był znajomości, biorąc ich za przyzwoitych, dobrze wychowanych ludzi. I nieraz potem, w chwilach najweselszych, Stawał mu w oczach niziutki urzędnik z łysinką nad czołem, i młodzieniec słyszał jego przejmujące słowa: Przestańcie, czemu mnie krzywdzicie? A w tych słowach przejmujących pobrzmiewały inne słowa: Jam twój brat. I biedny młodzieniec zakrywał twarz ręką, i wiele razy potem wzdrygał się w życiu swoim, widząc, ile jest w człowieku nieludzkości, ile Rozjuszonego chamstwa kryje w sobie wyrafinowana, ukształcona światowość. I, O Boże, nawet w tym człowieku, którego świat uznał za szlachetnego i uczciwego. Wątpliwe, czy dałoby się znaleźć człowieka, który by się tak wywiązywał ze swoich obowiązków jak pan Akakiusz. Za mało jest powiedzieć, że służył gorliwie. Nie, on służył z miłością. Tam, w tym przepisywaniu, zwidywał mu się jakiś własny, urozmaicony i przyjemny świat. Na twarzy jego malowała się rozkosz. Niektóre litery były jego ulubienicami. I gdy się dobierał do nich, był po prostu nieswój. I podśmiechiwał się, i mrugał porozumiewawczo, i pomagał sobie wargami. Tak, że na twarzy jego można było zda się odczytać każdą literę, którą na papierze, Wykreślało jego pióro. Gdyby stosownie do jego żarliwości dawano mu awanse, ujrzałby się ku swemu zdziwieniu. Być może nawet radcą stanu, lecz dochrapał się tylko, jak mawiali dowcipnisie jego koledzy, guzika do pętelki i dorobił hemoroidów. Z tym wszystkim niepodobna utrzymywać, by nie zwracano na niego całkiem uwagi. Jakiś dyrektor. Poczciwy człowiek, chcąc go wynagrodzić za wierną służbę, kazał mu dać coś ważniejszego niż zwykłe przepisywanie. Mianowicie, na podstawie gotowego już aktu polecono mu sporządzić jakieś pismo do innego urzędu. Rzecz polegała tylko na tym, że trzeba było zmienić nagłówek i przerobić gdzie nie gdzie czasowniki z pierwszej osoby na trzecią. Sprawiło mu to tyle trudności, że Pocił się jak mysz, tarł czoło i wreszcie rzekł – nie, dajcie mi lepiej coś do przepisania. Odtąd stał się już na zawsze przepisywaczem. Poza przepisywaniem nic, zda się, dla niego nie istniało. Nie myślał wcale o swoim ubraniu. Jego mundur urzędniczy nie był zielony, lecz jakiejś barwy rudowo-mącznej. miał tak wąziutki, niziutki – że szyja kakiusza, mimo iż nie była długa, wychodząc z kołnierzyka, wydawała się niezwykle długa. Niczym szyja owych gipsowych kociaków, co to kiwają głowami sprzedawane na ulicach przez domokrążców. I zawsze coś musiało się czepić jego munduru. Albo źdźbła siana, albo jakaś nitka, na dobitek. Posiadał szczególną umiejętność. Idąc ulicą, nadążał zawsze pod okno w owej właśnie chwili, gdy wyrzucano przez nie wszelakie paskudztwo i skutkiem tego wiecznie nosił na swoim kapeluszu skórki od kawonów i dyni i tym podobne terefele. Ani razu w życiu nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje i odbywa codziennie na ulicy, którym to widokom, jak wiadomo, przypatrują się zawsze kamraci jego. Młodzi urzędnicy doprowadzając przenikliwość swego wzroku do takiego ostrowistwa, że dostrzegają nawet komu po drugiej stronie chodnika odpruło się u dołu pantalonów strzemiączko, co wywołuje stale figlarny uśmiech na ich twarzach. Lecz pan Akakiusz, jeśli nawet spojrzał na coś, widział wszędzie swoje czyściutkie, równym charakterem zapisane linijki. I chyba tylko gdy nie wiedzieć skąd się biorąc, pysk koński kładł mu się na ramię i puszczał nozdrzami istny wiatr na jego policzek. Dopiero wówczas pan Akakiusz zauważył, że jego jest nie pośrodku wiersza, lecz raczej w pośrodku ulicy. Przyszedłszy do domu, siadał natychmiast do stołu. Chłoptał na chybcika swój kapuśniak i zjadł kawałek wołowiny z cebulą. Nie zwracając uwagi na smak strawy, zjadał to wszystko z muchami i z tym, co syłał Pan Bóg o tej porze. Spostrzegłszy, że żołądek zaczyna pęcznieć, wstawał od stołu, wyciągał flaszeczkę z atramentem i przepisywał papiery przyniesione do domu. Jeśli takowych nie było, robił umyślnie dla własnej przyjemności odpisy dla siebie, zwłaszcza gdy papier wyróżniał się ozdobnością w stylu. Lecz skierowany był do jakiejś nowej lub znacznej osobistości. Nawet o tej godzinie, gdy szare niebo petersburskie gaśnie zupełnie i wszystkich naród urzędniczy nasycił się już i pozjadł swe obiady, sporządzone wedle możliwości, odpowiednio do otrzymywanej pensji i osobistych zachcianek, gdy wszystko już odpoczęło od departamentalnego skrzywienia piór i bieganiny. Od swoich i cudzych koniecznych interesów i od tego wszystkiego, co sobie narzuca dobrowolnie, więcej nie trzeba, krzątając się bezustannie człowiek, gdy urzędnicy śpieszą się, by poświęcić resztę czasu przyjemnością, kto śmielszy ten mknie do teatru, kto inny na ulicę, przeznaczając swój czas na przyglądanie się jakimś kobietkom. Inny spędza go na wieczorku, prawiąc dusery jakiejś przylepeczce, gwiazdce małego świadka urzędniczego. Inny wreszcie, i to zdarza się najczęściej, idzie wprost do swego kamrata na trzecie czy drugie piętro. Do dwóch niedużych pokoików z przedpokojem albo z kuchnią i z pretensjami do ostatniej mody, z lampą albo z innym gracikiem zdobytym za cenę wielu wyrzeczeń, odmawiania sobie obiadów i rozrywek. Słowem, nawet o tej godzinie, gdy wszyscy rozpraszają się po malutkich mieszkankach swych przyjaciół, by zagrać wista, popijając herbatę z groszowymi, kruchymi ciasteczkami, zaciągając się dymem z długich cybuchów, opowiadając sobie przy rozdawaniu kart jakąś plotkę zawleczoną z wyższego świata, który nęci Rosjanina zawsze i wszędzie, albo też gdy już nie ma o czym gadać, powtarzają odwieczną anegdotę o policmajstrze, którego zawiadomiono, że został nadrąbany ogon końskiego pomnika Piotra Wielkiego. Słowem, nawet wówczas, gdy wszystko dąży do rozrywki, pan Akakiusz już nie oddawał się żadnej rozrywce. Nikt nie mógł powiedzieć, żeby kiedykolwiek widział go na jakiejkolwiek zabawie. Gdy się nasycił pisaniem, ile dusza zapragnie, kładł się spać, uśmiechając się zawczasu na myśl o dniu jutrzejszym co też mu Pan Bóg ześle jutro do przepisywania. Tak upływało ciche życie człowieka, który przy czterech setkach rocznej pensji umiał być zadowolony ze swego losu, i być może dopłynęłoby do późnej starości, gdyby nie różne niedole, jakie napotykają na drodze swego życia nie tylko tytularni, ale nawet tajni, rzeczywiście nadworni i najrozmaitsi radcy. Nawet ci, którzy nikomu rad nie dają i od nikogo ich nie przyjmują. Jest w Petersburgu potężny wróg tych wszystkich, którzy pobierają rocznie 400 rubli lub coś koło tego. Ten wróg to... Nikt inny jedno nasz mróz północny, aczkolwiek opowiadają, że jest on bardzo zdrowy. Około dziewiątej rano, właśnie o tej godzinie, gdy, gdy czeredy idące do departamentów wylegają na ulicę, zaczyna on dawać takie mocne i szczypiące szczutki we wszystkie bez różnicy nosy, że biedni urzędnicy absolutnie nie wiedzą, gdzie je podzieć. W takich chwilach, kiedy nawet wysokich dygnitarzy bolo od mrozu czoła, i łzy stają im w oczach, biedni radcy tytularni bywają niekiedy bezbronni. Cały ratunek polega na tym, żeby w wątludkim szyneliku przebiec jak można najszybciej pięć, sześć ulic, a potem natupać się porządnie w szatni, dopóki nie odtają tym sposobem wszystkie zmarzłe po drodze umiejętności i zdolności do zatrudnień urzędowych. Pan Akakiusz od niejakiego czasu zaczął odczuwać, że go coś szczególnie mocno przepieka w plecy i w ramię, mimo że usiłował jak najszybciej przebiegać prawem przepisaną odległość. Pomyślał wreszcie, czy nie ma w tym czasem winy jego szynela. Zbadawszy go dokładnie w domu, odkrył, że w paru miejscach, mianowicie na plecach i na ramionach, Zrobiło się z niego istne sito. Sukno przetarło się do tego stopnia, że przyświecało, a podszewka rozlazła się. Trzeba wiedzieć, że szynel pana Akakiusza stanowił również przedmiot kpinu urzędników. Odjęto mu nawet szlachetne imię szynela, nazywając go kapotą. W rzeczy samej cechowały go jakieś dziwne właściwości. Pelerynka jego, Kurczyła się coraz bardziej z każdym rokiem, służyła bowiem do sztukowania i łatania innych jego części. Sztukowanie nie świadczyło o mistrzostwie krawca i wyglądało rzeczywiście workowato i nieładnie. Przekonawszy się, jak rzeczy stoją, pan Akakiusz postanowił, że szynel trzeba będzie zanieść do krawca w tylnej klatce schodowej, i pomimo swego bielma na jednym oku i dziobów na całej twarzy, Trudnił się dosyć skutecznie naprawianiem urzędniczych, tudzież wszelakich innych pantalonów i fraków. Oczywista wówczas, gdy bywał w stanie trzeźwości i nie żywił żadnych innych zamiarów. O krawcu tym naturalnie nie byłoby potrzeby się rozwodzić, lecz wobec tego, że tak już jest ustalone, iż w powieści charakter każdej postaci musi być dokładnie zarysowany, trudna rada. Dawać nam tutaj Pietrowicza. Najpierw nazywał się on zwyczajnie Grzegorzem, i był chłopem pańszczyźnianym jakiegoś dziedzica. Pietrowiczem zaczął się zwać od czasu, gdy został usamowolniony i zaczął popijać dosyć tęgo w każde święto. Początkowo uroczyste, potem w ogóle bez wyboru każdego dnia, oznaczonego w kalendarzu krzyżykiem. Pod tym względem Dochował wiary obyczajom pradziadowskim i, kłócąc się z żoną, nazywał ją kobietą ziemską i niemkinią. Wobec tego, żeśmy już zawadzili o żonę, trzeba i o niej parę słów powiedzieć. Niestety, niewiele o niej wiemy. Chyba tylko to, że Pietrowicz miał żonę, która nosiła nawet czepek, nie chustkę. Urodą jak się zdaje, nie grzeszyła, co najwyżej żołnierze gwardii, mijając ją, zaglądali jej pod czepek i ruszali wąsem, wydając przy tym jakiś szczególny głos. Wspinając się po schodach wiodących do Pietrowicza, które, oddajmy im sprawiedliwość, były gruntownie wymaszczane pomyjami i wodą oraz przesiąknięte na wskroś tym zapachem gorzelnianym, co gryzie oczy i jest, jak wiadomo, nieodłączny od Wszystkich schodów kuchennych w kamienicach petersburskich, wspinając się po schodach, pan Akakiusz rozmyślał już o tym, ile zaceni Pietrowicz, i postanowił w duszy nie dawać mu więcej niż dwa ruble. Przełożył Jerzy Wyszomirski, czytał Jacek Brzezowski.